22 marca, piątek, z Ewangelii świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za których z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie jak poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam w niego uwierzyło. Co takiego było w tych ludziach, którzy byli przy Jezusie, którzy go słuchali, którzy patrzyli na niego, widzieli cuda, znaki, których dokonywał, że no właśnie nie potrafili w nim odnaleźć Syna Bożego, Mesjasza. Przecież słuchali proroków, czytali proroków i wiedzieli, że przyjdzie ten zapowiedziany Mesjasz. Jezus im mówi jasno, wyraźnie, ale oni nie chcą przyjąć. Oni są całkowicie przewrotni. Nie chcą uwierzyć, że On jest Synem Bożym, Zbawicielem. Co więcej, posuwają się tak naprzód, że biorą kamienie i chcą Go ukamienować. Chociaż nie wszyscy, niektórzy w Niego uwierzyli. Spójrzmy na siebie. I co widzimy? Czy ogromną miłość do Pana Jezusa i umiłowanie tego, co piękne, co Boże? Czy tego, co światowe? Czy czuję pragnienie słuchania i mam w sobie pragnienie słuchania Jego słowa? Czy żyję newsami, fejkami, które daje mi dzisiaj świat? Czy wierzę w Jego nieustanną obecność przy mnie w sakramentach świętych? Czy żyję tak, jakby Boga nie było w moim życiu? Dlaczego pięknie składam ręce, modlę się, oddaję Bogu chwałę, a za kilka minut czynię i postępuję tak, jakby Jego nie było? To wszystko sprzeciwia się godności dziecka Bożego, którym jestem. Dlaczego te wszystkie słabości, te wszystkie upadki, pokusy tak często odzywają się we mnie? Może dlatego, że tak mocno w Niego nie wierzę. Może dlatego, że tak mocno zawierzyłem samemu sobie, uwierzyłem światu, temu wszystkiemu, co przynosi świat. A może warto się od tego wszystkiego odwrócić i właśnie przyjąć wolę Jego, żyć Nim, zaprosić Go do swojego życia. Panie Jezu, daj mi siłę, abym szedł za Tobą, abym w Tobie pokładał całą nadzieję. Przecież Ty oddałeś życie za przyjaciół, za mnie.
a ja jeszcze tak łatwo odwracam się od Ciebie. Serca Wam, kochani, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia Wam życzę. Do zobaczenia już jutro.